Cześć, z tej strony Monlabi. Dzisiaj pokażę Wam zakupy z czterech sklepów. Pepco, z Kika, z Rossmana i ze sklepu tak naprawdę takiego chińskiego u mnie jakby po 5 zł. Zacznijmy od Rossmana, ponieważ zakupiłam tam tylko jedną rzecz z przydasi, mianowicie jest to buteleczka ze spryskiwaczem, w której mam zamiar zrobić własnoręcznie robioną mgiełkę, taką nadającą połysk m.in. do kwiatków. Pepco zakupiłam kilka rzeczy, między innymi są to takie bazy do kartek i one są tutaj w dwóch rodzajach i dodatkowo są do każdej bazy dołączone koperty. One są dosyć grube, bym powiedziała, dosyć takie sztywne, nie jest to taki wiotki papier, więc za cenę 2 zł postanowiłam, że coś takiego wezmę, tym bardziej, że te koperty są moim zdaniem bardzo estetycznie wykonane. A wzory tutaj zawsze można zakleić lub też można jakby dołączyć komuś gdzieś do jakiegoś prezentu taką właśnie kartkę ręcznie wypisaną, jeżeli nie mielibyśmy czasu na stworzenie swojej. Następną rzeczą są to wstążeczki. Jest to takie ponawijane 5 rodzajów wstążeczek w jednym komplecie i są to atłasowe. Są to właśnie takie zygzaki w kropeczki. Kolejną rzeczą są papiery. Papierów kupiłam 3 zestawy z takich małych bloczków. Są to dosyć cienkie papiery, ale wzory są bardzo, bardzo ładne i nie mogłam się im oprzeć. Tutaj mamy głównie właśnie kaktusy, lamy, takie wiosenne, letnie nawet bym powiedziała wzory i najpiękniejszy jest ten właśnie w te kotki. To po prostu jak to zobaczyłam, to mówię, muszę mieć ten papier. Następny tutaj jest z motywem syren, jednorożców, gwiazdek, chmurek, serduszek, też taki, bym powiedziała, troszkę dziecięcy. Niektóre wzory są złocone tutaj, niektóre właśnie piórka są, więc tak naprawdę mamy tutaj różnego rodzaju papiery, dosyć zmiksowane są te bloczki. Kolejny jest bardziej tutaj taki stonowany, chociaż są też niektóre takie bardziej krzykliwe wzory. Natomiast na pewno uda mi się wszystkie wykorzystać, ponieważ ja właśnie takie cieńsze papiery zawsze podklejam sobie na papier techniczny i wtedy wszystko jest w porządku. Kolejnymi dwoma rodzajami papieru są to papiery już odrobinę grubsze, ale nie są jakoś też super wysokiej gramatury. I pierwsze to są właśnie takie rozmazane jakby farbki, pomieszane ze sobą różne kolory. Natomiast drugie to jedne z moich ulubionych motywów Galaxy, takich watercolor, też bardzo, bardzo ładne. Kolejne bloki są to mniejsze bloki i te papiery są już troszeczkę bardziej sztywne i mamy tutaj biało-czarny ze srebrnymi foliowaniami. Biało-różowy też będzie mieć tutaj te foliowania w kolorze srebrnym. Połowa papierów jest właśnie taka zwykła, natomiast druga połowa jest jakby zembosowana, zafoliowana. I ostatni jest to niebieski i te kwiateczki też, jak zobaczyłam, to nie mogłam się im oprzeć. A reszta jest właśnie w takiej tonacji granatowo-niebieskiej z białym i też jest właśnie srebrzona. Ostatnimi papierami są to dosyć duże papiery i część z nich jest bardzo cienka, a część jest taka grubsza i tak naprawdę połowa jest właśnie tych cieńszych papierów, połowa jest grubszych papierów, a jakby jeszcze część, ale no już mniejsza o wiele, będzie również właśnie złocona. Następnie byłam jeszcze w chińskim sklepie i zakupiłam tam tylko tak naprawdę dwie rzeczy. Pierwszą z nich jest to Heavy Body, którego jeszcze nie próbowałam. Zobaczymy, jak się spisze. Natomiast drugie to są kryształki takie w kształcie diamencików przeźroczyste, które mam zamiar użyć w shakerach.
Kolejnym sklepem było to Pepco. Udało mi się dostać ostatnie opakowanie królików. Króliki są w dwóch kolorach, one są drewniane. Jedne są różowe, drugie są brązowe. Oraz sławne już chyba papiery, bardzo cieniutkie, ale za taką cenę, taka ilość papierów, mówię, ja sobie te cienkie papiery zawsze podklejam i nie mam nigdy z tym problemu, żeby falowały mi się, czy źle wyglądały na pracach. Więc zawsze nawet te cienkie papiery jestem w stanie wykorzystać, a te wzory są bardzo fajne, nawet jakby do pracy z dziećmi, czy na jakieś warsztaty, to no na pewno je gdzieś wykorzystam, bo większość z nich jest dosyć taka unikatowa. Jedne są właśnie takie różowe, kwiatkowe, a drugie są biało-czarne. Obydwa zestawy przypadły mi właśnie do gustu, jak zobaczyłam je gdzieś tam u dziewczyn w filmikach, to wiedziałam, że muszę odwiedzić Pepco i je gdzieś znaleźć. Natomiast w każdym Pepco, w którym byłam, nie ma problemu jakby z ich dostępnością, w każdym są. I tutaj właśnie prezentuję Wam ten drugi blok. W następnym filmie zrobię Wam zakupy z Action'a, ponieważ też poczyniłam w miesiącu kwietniu dosyć spore zakupy. Zobaczymy, czy zmieszczę się w jednym filmiku, czy będę musiała podzielić go na kilka części. Natomiast pokażę Wam właśnie wszystko, co udało mi się w miesiącu kwietniu dostać i zobaczycie część nowości, mam nadzieję, część pewnie już u dziewczyn też gdzieś była, ale no postanowiłam, że właśnie co miesiąc takie hole zakupowe, typowo scrapbookingowe i przydasiowe będę robiła. Więc dzięki Wam wszystkim za uwagę i mam nadzieję, że widzimy się już niedługo. Cześć!